Chińskie przysłowie mówi, że niezależnie od tego, kto był ojcem choroby, na pewno matką choroby była zła dieta. Stąd dzisiaj nasza odpowiedź, organizacja konferencji, która zajmuje się właśnie żywnością, żywieniem i sposobem, jak powinniśmy się odżywiać. Na naszej konferencji gościmy wielu ekspertów, którzy dzielą się tą bardzo istotną, bardzo ważną wiedzą z naszymi słuchaczami. Stąd też Politechnika Opolska przygotowała nowy kierunek kształcenia, to jest dietetyka i jakość żywności, abyśmy my jako społeczeństwo uświadamiali się w tym obszarze i podnosili swoją wiedzę, abyśmy byli po prostu zdrowsi. Ogólnie razem ze studentami Koła Naukowego ŻUBR organizujemy konferencję co roku. I w tym roku padł pomysł, żeby zorganizować konferencję wspólnie z Wojewódzkim Inspektoratem Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych. I stąd też między innymi temat żywność bez tajemnic, gdzie jakby stawiamy na kwestie związane z samą żywnością, ale też kwestie związane z jej bezpieczeństwem i wpływem na organizm człowieka. Na tym nam właśnie zależało, żeby temat konferencji był dosyć otwarty, ale mimo wszystko skupiał się wokół żywności. Bo jest to bezpośrednio związane z kierunkiem technologia żywności i żywienie człowieka oraz z nowym kierunkiem, który uruchamiamy od tego roku akademickiego, czyli dietetyka i jakość żywności. Wybraliśmy taki temat konferencji, ponieważ coraz więcej osób zwraca uwagę przede wszystkim na to, co kupuje, co je. I chcieliśmy też przybliżyć to, co znajdujemy w sklepach, na co zwracać uwagę i żeby ludzie byli bardziej świadomi. Perspektywy mojego doświadczenia zawodowego, połączenie tak ważnych obszarów jak jakość żywności, bezpieczeństwo żywności i prawidłowe odżywianie, to jest rewelacyjne połączenie i myślę, że bardzo dobra odpowiedź na oczekiwania rynku.